dania, nie ma złych ludzi, są złe tylko zachowania. Wszystko na temat wolontariatu, czym jest, czy warto być wolontariuszem i co się z tym wiąże i w jaki sposób nim zostać. Tego wszystkiego mogła dowiedzieć się młodzież ze szkół z Szemudu i Kielna, która wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji Miasta Sportu. Fundacja zajmuje się promowaniem wolontariatu sportowego i wolontariatu pracowniczego oraz wspiera młodych sportowców. Dlatego też powstała powołana, żeby ściągać młodych ludzi do wolontariatu, a poprzez to zachęcać ich do aktywnego trybu życia. Fundacja od lat współorganizuje szereg imprez o znaczeniu międzynarodowym. Onikopu Maraton Gdynia, Ironman 70.3 Gdynia, oraz teraz nowy cykl wchodzi Grand Fondo New York. Tutaj przyjechaliśmy zaprosić młodych ludzi do udziału w wolontariacie. Wyścig kolarski Grand Fondo New York odbędzie się już za miesiąc po raz pierwszy w Polsce, a co ważne, trasa jego będzie przebiegać przez tereny naszej gminy. Stąd też pomysł, aby zachęcić, zaktywizować naszą młodzież do wzięcia udziału w organizacji wyścigów w charakterze wolontariuszy i pokazania im tym samym pomysłu na ciekawe i niebanalne spędzenie wolnego czasu. To także szansa na poznanie ciekawych ludzi, nauka organizowania imprez, nauka bycia kreatywnym. Dla mnie wolontariat to jest życiowa przygoda. Poznaję wspaniałych ludzi z Polski i ze świata. I pomagam innym realizować ich marzenia. I to zawsze mówię moim uczniom. Ja jestem ogromnie wzruszona, że uczniowie z Bojana i z Szemuda przyłączyli się do naszych działań. Już drugi rok w sumie, oprócz tego, że pracuję z dziećmi z innych części Polski, mam przyjemność pracować z dzieciakami z naszej gminy i bardzo mnie to cieszy, że oni też to złapali, tak? Że poczuli tą radość pomagania innym, że zawodnik, który tysiące godzin w roku spędza na basenie, na rowerze, na trasach biegowych, on realizuje swoje cele, spełnia marzenie tylko dlatego, że my przyszliśmy, żeby mu podać ten kubek z wodą, żeby podać mu izotonik, żeby pomóc mu zrealizować jego życiowe plany, tak, sportowe plany. Tą wartością jest to, że jesteś, to, że bez ciebie ta impreza by nie odbyła się. To są tacy cichy z tyłu bohaterowie. Wolontariat uczy tego, że no wychodzimy do innych, tak? Wychodzimy, rozmawiamy, czujemy się razem z tą imprezą. My nie mamy na koszulkach wolontariusz albo volunteer, mamy staff, tak? Bo chcemy, żeby oni byli częścią naszej imprezy. Dla nas to jest bardzo ważne, dla Fundacji Miasta Sportu też to jest bardzo ważne, ponieważ no bez nich by nie było tych wszystkich imprez. Start wyścigu Grand Fondo New York będzie miał miejsce z Gdyni 27 maja bieżącego roku, zaś zakończenie jego będzie za rok z metą w Nowym Jorku. Ktokolwiek chciałby zostać wolontariuszem, może zgłosić się zarówno do swoich wychowawców, dyrektora szkoły, a także za pośrednictwem internetu, wyszukując chociażby strony związane z nazwami imprez takich jak Grand Fondo New York czy Iron Man. Zachęcamy rodziny, a także dorosłych, dzieci, seniorów, bowiem wolontariuszem można zostać w każdym wieku.